Witam serdecznie. Robi się ciekawie. Przyznam się, że dla mnie powoli trochę za ciekawie, ponieważ jest to wszystko w konwencji chińskiej klątwy, która brzmi: obyś żył w ciekawych czasach, bo te ciekawe czasy to czasy pełne tajemniczych, niezrozumiałych wydarzeń, spisków, katastrof naturalnych i innych tego typu rzeczy. I o ile katastrofa naturalna, o ile wulkan pod parkiem Yellowstone nie wybuchnie, raczej nam nie grozi w najbliższym czasie, o tyle to, co się w Polsce dzieje politycznie, bardzo mocno napawa przerażeniem. Taka ciekawa sytuacja, która, jestem przekonany, jest kompletnym zbiegiem okoliczności, ale jest po prostu ciekawa do zauważenia. W ostatnią niedzielę w serii Spiskowe teorie, która jest serią rozrywkową, opublikowałem bardzo starą spiskową teorię na temat tego, że PiS i Platforma Obywatelska mają zawarte ze sobą tajne porozumienie po to, żeby oszukać Polaków i po prostu wymieniają się władzą i w ten sposób nie dopuszczają do władzy żadnej innej formacji politycznej, bo jak się ludzie wkurzą na Platformę, to głosują na PiS, jak się wkurzą na PiS, to głosują na Platformę i w ten sposób panuje zasada: raz rządzimy my, raz rządzimy my, raz my, raz my. Raz my. Jeśli do tego dodamy jeszcze zasadę: my nie ruszamy waszych, a wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, a wy nie ruszacie naszych, która zdaje się być logiczna w kontekście tego, że tyle jest powszechnych i medialnych oskarżeń polityków o przeróżne bandyterskie działania, czy tam przestępcze, a prawie żaden z nich nie siedzi, no to kurde, coś się wydaje być na rzeczy. Albo politycy jednej i drugiej strony są nałogowymi pomawiaczami, za to swoją drogą też można stanąć przed sądem, a jakoś prawie nikt ich nie pozywa, albo jednak coś tutaj na rzeczy jest. Ale zostawmy ten przydługi wstęp, bo chodzi o to, że jeszcze niedawno, kilka dni temu odpalałem spiskową teorię, podkreślam, że nikt mi nie mówił, że to było komentator czy coś, nie, to była spiskowa teoria, którą przedstawiłem, tak jak ona od wielu, wielu lat jest przedstawiana w internecie, a teraz najpoważniejsze telewizje mainstreamowe, bardzo poważne gazety zaczynają się zastanawiać nad czymś, co jest niemożliwe do zrealizowania. Podkreślam, niemożliwe do zrealizowania, jeżeli Platforma Obywatelska i PiS się nie dogadają. Także bardzo, bardzo ciekawe, a teoretycznie nie powinny być ku temu zgodne. Słuchajcie, ta rzecz, nad którą się wszystko rozchodzi, to to, że PiS i Platforma Obywatelska rzekomo chcą doprowadzić do przedterminowych wyborów w Polsce. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj są obie strony na tym zyskują, o czym za chwilkę będziemy mówili, czyli zyskuje na tym zarówno PiS, jak i Platforma. No, traci Polska i tracą Polacy, ale jakoś takie mam dziwne wrażenie, że większości polityków dobro Polski, dobro Polaków interesuje mniej więcej tyle, co mnie zeszłoroczny śnieg, którego nie było. Także takie mam dziwne przekonanie. Mam nadzieję, że któryś z polityków wreszcie mnie wyprowadzi z tego błędu i okaże zainteresowanie realne dobrem Polski i Polaków, a nie tylko takim do kamery, do radia, do mikrofonu, żeby się Polacy cieszyli, głosowali, a potem i tak robią swoje. Nie? Na przykład jak PiS z migrantami. Wyczuł sobie PiS, że ludzie nie chcą sprowadzania do Polski migrantów, zwłaszcza tych muzułmańskich. To co zrobił? Zaczął krzyczeć: nie dla muzułmańskich uchodźców. Nawet telewizja publiczna krzyczała: proszę bardzo, tutaj na zachodzie jest pełno muzułmańskich uchodźców i proszę zobaczyć, co się dzieje, a w Polsce spokój. A po cichu co zrobił? Sprowadził. I to zastraszające całą liczbę, prawda? No i co? No i nic. Ludzie i tak na nich głosują. I właśnie to jest bardzo, bardzo ciekawe, że na przykład na Węgrzech ludzie wyszli na ulicę ze względu na zmianę w kodeksie pracy, która de facto zwiększała tylko maksymalną liczbę godzin nadliczbowych,
A w Polsce kodeks pracy też przecież jest zmieniany i też jest zmieniany cholernie na niekorzyść pracowników. O tym robiłem już wiele, wiele vlogów i do tego jeszcze tam podatki podnoszą jak na zachodzie, czyli mamy i ten we Francji, czyli mamy ten powód co we Francji, żeby wyjść na ulicę i ten powód co na Węgrzech, żeby wyjść na ulicę. Cisza, spokój. Nikt w Polsce się nie buntuje. Bardzo ciekawe, prawda? Ja oczywiście nie zachęcam do protestów i wychodzenia na ulicę, tylko zwracam uwagę, że jest to po prostu bardzo, bardzo ciekawe, że Polacy tak bardzo krzyczą, zwłaszcza w internecie, jacy to jesteśmy bitni. Jeszcze niedawno tak mówiono, że jak ktoś zacznie sprowadzać do Polski migrantów, to ich stąd wyrzucimy, a teraz nie wyrzucamy. Nawet nie wyrzucamy tych polityków, którzy ich podstępnie sprowadzili, gdzie wypadałoby tych polityków wyrzucić, nawet nie za sam fakt sprowadzania, tylko za sam fakt złamania jednej z trzech podstawowych obietnic wyborczych, nie? No ale zostawmy to. Zostawmy to. Chodzą słuchy, bardzo mocno chodzą słuchy. Piszą o tym takie najpoczytniejsze gazety, takie mainstreamowe, nie jakieś tam bulwarówki, tylko takie by się powiedziało, takie cieszące się renomą i estymą. Oraz mainstreamowe telewizje właśnie, że PiS nam szykuje w marcu przedterminowe wybory. I to jest bardzo ciekawe. Zwłaszcza to, że są PiS i Platforma są dogadani. No, najciekawsze jest to, że tak generalnie Platforma Obywatelska tak generalnie zawsze z definicji traktuje wszystko, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość jako złe. Nawet tak się nazwali, totalna opozycja, czyli opozycja, która krytykuje wszystko, neguje wszystko, bez jakiegokolwiek zastanowienia po prostu atakuje, prawda? No to, a tutaj proszę bardzo, nagle, jak tylko pojawiły się spekulacje, jeszcze raz podkreślam, nawet PiS nie złożył projektu uchwały o samo rozwiązanie Sejmu do laski marszałkowskiej, tylko pojawiły się spekulacje medialne, że być może to zrobi, a tu proszę bardzo, pan Borys Budka, zwany też Borysławem, wyskoczył w TVN24, że Platforma poprze taki wniosek, jeśli taki wniosek się pojawi. Wiecie? Okej. Ja możliwe, że nie znam wszystkich wypowiedzi pana Borysława Budki, ale jestem przekonany, że jest to pierwsza wypowiedź, w którym ten człowiek mówi, że poprze cokolwiek, co zrobił PiS. Do tej pory ten facet to mi się raczej kojarzył z takim krzywoustym bultelierem Platformy Obywatelskiej, który takim bardzo spokojnym, aż dziwnym tonem i takim bardzo dziwnym głosem krytykował kompletnie wszystko, co zrobi PiS. A teraz proszę bardzo, jeszcze nawet nie ma propozycji. A ten już mówi, tak, poprzemy oczywiście od razu. Ciekawe? No ciekawe jak cholera. I teraz, co jest bardziej prawdopodobne? Czy to, że Platforma po prostu zaciera rączki o tak, że o Boże, Boże, te przedterminowe wybory to są dla nas takie dobre. To może poprzemy i będziemy liczyli na to, że jak wyskoczymy przed szereg, że poprzemy, to PiS jest na tyle głupi, że się nie skapnie, że one są nam na rękę, więc jednak do tego doprowadzi? Czy to, że po prostu oni są dogadani, a pan Borysław tak się troszeczkę wygadał, nie? Nie mnie to oceniać. Kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa, to to, że na przedterminowych wyborach wygrywa zarówno PiS, jak i Platforma. Obie te partie zyskują. Stracą oczywiście Polacy, jak już powiedziałem, między innymi dlatego, bo zahamowane zostaną oddolne ruchy demokratyczne, które się teraz budują. One po prostu nie zdążą się zbudować do marca. W związku z tym albo nawet nie wystartują do tego Europarlamentu, albo jak wystartują, to będą mieli bardzo, bardzo słabą pozycję. Prawdopodobnie nie wprowadzą ani jednego europarlamentarzysty, a część z tych przynajmniej ruchów, o których ja wiem, że się budują, a buduje się ich naprawdę bardzo dużo, no to powiem wam szczerze, że ma ręce i nogi i wydaje się, że są tam prawdziwi polscy patrioci, przynajmniej w niektórych. Jest ich bardzo dużo, to powiem tak, tylko kilka wydaje się, że ma ręce i nogi, a o tym, jak bardzo te ruchy mają szansę na zaistnienie w wyborach, no najlepiej świadczy Popek. Nie wiem, czy kojarzyliście Popek na swoim kanale YouTube'owym Król Albanii, pisane chyba przez Zwykłe.
Nie dlatego, że mu dokuczam, sam robię błędy ortograficzne, tylko mówię, co wpisać, żeby tam wejść. Opublikował taki krótki filmik, w którym generalnie ciśnie po politykach i mówi, że zakłada swoją partię. I teraz tak, nie ma żadnego potwierdzonego żadnej potwierdzonej informacji, że to nie jest joke, że to nie jest żart, że po prostu facet nie pomyślał, a idą wybory, przypomnę o sobie. Do tego Popek kojarzy się z bardzo wieloma rzeczami, ale do tej pory jego ewentualny start wyborczy sprowadzał się do słynnego mema, że miał rzekomo startować od Korwina. No i chyba nie startował, tak mi się wydaje. No chyba, że startował, to mnie poprawcie, może wiecie, mam jakiś efekt Mandeli, czy jak już mówimy o tego typu rzeczach i może, że pamiętam tam coś źle, prawda? Albo już Alzheimer mnie dopada, w końcu wiek organizmu mam niestety dużo późniejszy niż wiek między moimi urodzinami a czasem obecnym, także i zobaczcie, a mimo wszystko ludzie to potraktowali na poważnie. Najpoważniejsze dzienniki się nad tym pochyliły, że oto Popek zadeklarował, że tworzy swoją partię polityczną. To znaczy, że jakby ktoś rozpoznawalny, kto jednocześnie kojarzy się z polityką i ma taką renomę inną niż śmieszek, niż performance, niż zawodnik MMA, niż tylko bardziej taką właśnie zbudowaną na polityce, na komentowaniu rzeczywistości, innych tego typu rzeczach. Jakby taki ktoś został twarzą ruchu politycznego, to znaczy, że on by miał realne szanse, kochani moi. Także no to teraz przenóżcie to sobie przez ilość takich ludzi w Polsce, a potem przez trzy i macie mniej więcej informacje, ile już wiadomo, że się takich ruchów powstanie. No właśnie. I to wszystko, jeżeli i te wszystkie ruchy, jeżeli PiS i Platforma przyspieszą wybory, no to nie zdążą wystartować. Nie zdążą się zorganizować. Dupa. Zabraknie im jakiegoś półtora miesiąca. Kolejna rzecz, jest fantastyczna wymówka. Bo żeby to zrobić i wmówić Polakom, że to jest dla dobra Polski, dla dobra Polaków. Powiesz, Krzysiek, ale przecież to jest oczywiste, że oni to robią dla siebie, a nie dobra Polski, nie dla dobra Polaków. Żaden zdroworozsądkowo myślący człowiek tego nie łyknie. No, ja się bym z tobą zgodził, ale praktyka pokazuje co innego. W praktyce dużo większe głupoty ludzie łykają. No kurde, a ludzie, od roku wiadomo, że PiS potajemnie sprowadza do Polski migrantów, w tym tych muzułmańskich. A mimo wszystko PiS jeszcze przed ostatnimi wyborami samorządowymi próbował grać kartą migrantów i uderzać nią w Platformę Obywatelską. I to przechodziło, słuchajcie. Ja nie wiem, bo tutaj już powoli zaczynamy wchodzić w takie kwestie, że to jest po prostu nie do ogarnięcia logicznie. Dlaczego ludzie dają się tak potwornie oszukiwać i brną w to? Bo już naprawdę, logicznie się nie da tego wyjaśnić. Chyba, że na zasadzie takiej, że okej, rzeczywiście, większość Polaków jest logiczna, nie daje się oszukiwać i nie chodzi na wybory. Albo że wiecie, fluoru do wody dosypują, pitnej, żebyśmy byli bardziej spolegliwi. No, to drugie to już brzmi jak cholerna spiskowa teoria. Na pierwsze jest straszliwie niewiarygodne, bo raczej inteligentni ludzie chodzą na wybory, bo wiedzą, że jak nie chodzisz na wybory, to już całkiem mają cię w dupie. Ale jest to bardzo, bardzo dziwne. Dobra, jaki to jest wymówka? No, wymówka jest taka, że może najpierw, kiedy to ma być? Bo te wymówki są związane z datą. Ma to być na wiosnę, najpewniej w marcu, w każdym razie jeszcze przed wyborami do Europarlamentu. To jest bardzo ważne, bo to jest jeden z elementów korzyści dla Prawa i Sprawiedliwości. I powody oficjalne, które jednocześnie są doskonałą wymówką. Pierwszy, oszczędzenie Polakom trwającej ponad rok kampanii wyborczej. Nie brzmi kusząco, jak wystąpi pan Kaczyński albo miłościwie nas opodatkowujący pan Morawiecki i powie, że Polacy zasługują na spokój. Oczywiście on tak nie powie, tylko on powie tak.
Polacy zasługują na spokój. Przez to, że w maju tutaj nam będziemy mieli wybory do Europarlamentu. Pamiętajcie, że my od niedawna, ale bardzo jesteśmy prounijni. Zobaczcie, nawet mamy pełno unijnych flag. Tak, już nie mówimy, że to są szmaty. Teraz to są wspaniałe barwy unijne, prawda? Tak, także, ale Polacy zasługują na spokój. I tutaj tak wyszło, że w maju to tak będzie wybory do Europarlamentu i tutaj ta niedobra Platforma Obywatelska to przecież cały czas kampanię będzie robić. I przecież do tego maja to ciągle będzie kampania, a Polacy zasłużyli na spokój. A potem co? A potem na jesieni wybory do naszego parlamentu i co? I znowu będzie tak, że będzie kampania wyborcza. To jest prawie cały rok kampanii wyborczej, a Polacy są zmęczeni, Polacy zasłużyli na spokój i właśnie dlatego przyspieszamy wynik, przyspieszamy wybory do Parlamentu Krajowego na marzec i w ten sposób będzie tylko 5 miesięcy kampanii. Nie dziękujcie. Ludzie to łykną, serio. Ja bym nie łyknął. Dla mnie, jak ktoś do mnie mówi, nie patrzy mi w oczy, to ja z definicji tak średnio wierzę. Wiecie, jak generalnie ktoś mówił na forum ekonomicznym, że bank, którym dowodził, czyli bodajże BZWBK, którego był prezesem, nie udzielał kredytów we franku, a potem się okazuje, że nawet, że nie dość, że udzielał, to jeszcze w programie Studio Polska, czyli w programie Telewizji Polskiej, został publicznie oskarżony przez kobietę o to, że był moralnie winny śmierci jej męża. To taki człowiek ma mniej więcej taką wiarygodność jak telemarketer, który do mnie dzwoni i mi oferuje kredyt we franku. Bo mi mówi, że to jest najlepsze i że bank mnie tak kocha, tak mnie bank lofcia, że bank mi, że ja złożyłem wniosek kredytowy o kredyt w złotówkach i tam jest rata 2000 zł, ale bank mnie tak lofcia, że bank bez jakiegokolwiek ryzyka z mojej strony, no ryzyko, nie, nicht, keine ryzyko, no ryzyko, keine ryzyko. Tutaj mi zrobił na kredyt we franku, na którym ja tylko zyskuję, bo rata jest 1500 zł i zero problemu, zero ryzyka. Nie czytaj. No, to jest podobna wiarygodność. A dodajmy sobie jeszcze do tego kwestie takie jak przegrane sprawy w sądzie o mówienie nieprawdy. Ja nie pozwala mówić na siebie, że przegrał sprawę o kłamanie, nie? I nie przepraszał, tylko prostował. Dodajmy do tego jeszcze mówienie nieprawdy, że nie będzie podnosił podatków i wiele, wiele, wiele innych. Nie? Ale ludzie to łykną, zobaczycie. Ludzie są łatwo wierni, ludzie łykną takie rzeczy. Jeżeli to zostanie miliony razy powtórzone przez przychylne media, a w tym wypadku powtórzą to wszystkie media, bo Platforma też będzie tego chciała, znaczy wszystkie media mainstreamowe, to ludzie to łykną. Stara zasada mówi, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Szkoda, że nie działa to w drugą stronę. Że każda prawda powtórzona 1000 razy staje się czymś, co do ludzi trafia. Nie, i właśnie w ten sposób te kłamstwa wiecznie powtarzane wygrywają z prawdą. Druga rzecz, że oszczędzenie pieniędzy Polaków. No to wiecie, PiS w ogóle bardzo fajnie buduje swoją narrację na tym, że nie pozwala okradać Polski, te mafie VAT-owskie, te klimaty, nie? I do tego jeszcze, że oszczędzamy. No nie wiem do końca, na czym oni oszczędzają, ale może na czymś, nieważne. W każdym razie tu by tak, i tu by naprawdę mogli powiedzieć, że oszczędzają, no bo słuchajcie, jest coś takiego jak subwencja na kampanię wyborczą. Nie wiem, czy ona jest na kampanię do Europarlamentu, chyba nie ma, ale na pewno jest do Parlamentu Krajowego. Na tym Korwin bardzo fajnie jedzie. Znaczy fajnie dla niego, gorzej dla podatnika, bo oni robią kampanię wyborczą, nie wchodzą do parlamentu kompletnie, nie udaje im się, ale przekraczają próg, przy którym mają potem zwrot środków przeznaczonych na kampanię. I to działa mniej więcej tak, że korwiniści, czyli kuce, tam organizują sobie kampanię, wpłacają na ten komitet, żeby tam jakieś plakaty, ulotki i tak dalej, czyli kuce wydają pieniądze, a potem kto dostaje te pieniądze z powrotem? Partia. Partia na tym zarabia.
jakieś tam, no, ale żeby nie było wątpliwości, inne partie dokładnie tak samo robią, nie? Tylko, że inne partie, powiedzmy, że mają większą częstotliwość wchodzenia do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Korwinowi udało się wejść raz, zaraz po transformacji. Potem wszyscy posłowie Korwina, że się tak wyrażę, to byli zaciągnięci. Ci z innych partii. Wippler był podprowadzony z Prawa i Sprawiedliwości bodajże. Teraz ci obecni są zachęceni do przejścia. Głównie chyba z Kukiz 15, tak mi się wydaje. Tak, czy tam. A po drodze mogli gdzieś tam jeszcze zahaczyć o jakieś takie inne, ale chyba weszli do Sejmu właśnie od Kukiza. Głównie Wild na pewno, Kulesza na pewno, Leroy też na pewno. I to jest chyba wszystko, co w tej chwili Korwin posiada, ale nieważne. Także i o co chodzi? No chodzi o to, że no oczywista sprawa. Jeśli kampania będzie trwała długo, to będą większe wydatki. Jeżeli dadzą radę się dłużej przygotować, to więcej hajsu wydadzą. A jak to będzie tak bardziej z przyczajki, to nie wydadzą. Proste. Poza tym nawet jeżeli oni, partie polityczne, nawet jeżeli wydają pieniądze nie w ramach oficjalnej kampanii wyborczej, czyli nie mają zwrotu, to i tak wydają głównie nasze pieniądze, bo dostają dotacje w zależności od tego, ile głosów zdobyli. No chyba, że są partią Nowoczesna, gdzie mąż pani Kasiuk-Pichowicz, jak ona ma na imię? Katarzyna? Kasiuk-Pichowicz? Nie, Katarzyna to jest Lubnauer. No nieważne, wiadomo, o którą chodzi. Kasiuk-Pichowicz panią, tak co się tak wkurza bardzo mocno i Paweł Kukiz nazwał ją myszką agresorką. Kamila Kasiuk-Pichowicz, no. No i jej mąż to, że tam schrzanił z finansami i kurde, nie dostają tych dotacji, czy tam subwencji, właśnie dlatego mają problemy finansowe i zwalają na Ryśka. Gigantyczny Rysiek. Ja tam oczywiście nie to, żebym jakoś Ryszarda Petru popierał, nie? Kredyt we franków, te klimaty. Znaczy ja nie mam, ale on się z nimi kojarzy. Natomiast no, ja mówię jak jest, mówię prawdę. Jak faceta szkalują, to będę go bronił, nawet jak go nie za bardzo lubię, nie? No bo taki blag obiektywizm. No, mówię jak jest, niezależnie od swoich prywatnych sympatii i antypatii. Prywatnie to ja generalnie za politykami nie przypadam. No właśnie. Także dostają te subwencje, te dotacje i to z tego potem idzie kasa, nie? Kukiz 15 jeszcze nie dostaje, ale pamiętajcie, co powiedziałem, że każda partia, a Kukiz 15 nie jest partią. W związku z tym też nie dostaje, także oni nie dostają, bo uznali, że nie chcą dostawać, bo szli jako nie partia do wyborów, a Nowoczesna dlatego, bo albo mąż pani Kasiuk-Pichowicz stwierdził, że nie powinni dostawać i schrzanił, albo dlatego, że popełnił kardynalne błędy. No ja oczywiście nie zakładam złej woli pani na męża pani posłanki, w związku z tym tyle. Także tak, to będzie racjonalne. To będzie racjonalne i to już w ogóle ludzie błykną. No proszę bardzo, no w ogóle premier fantastyczny człowiek, no jaki dobry, jaki ludzki, jaki dobry pan, prawda? Oszczędzi nam pół roku wiecznej kłótni medialnej, może wreszcie odpoczniemy, a do tego jeszcze mniej hajsu nam zabiorą. Kurde, jaki dobry ludzki pan, taki Mateusz Morawiecki, dobry. Tak ludzie pomyślą. Świetna wymówka, fantastyczna. Tak, jak to można zrobić technicznie? Można zrobić na dwa sposoby. Albo można nie uchwalić ustawy budżetowej. Rok się kończy, zobaczcie, no, puszczam wam to 20, 21, zależy jak tam się zrenderuje grudnia. Do końca roku zostało bardzo mało czasu, jakoś tak do drugiej połowy stycznia musi być uchwalona ustawa budżetowa, przejść przez cały parlament, czyli również przez senat. A jak nie, to dupa, to parlament jest do rozwiązania i w tym momencie prowizorium budżetowe obowiązuje, z tego co pamiętam, z konstytucyjnego. Już słabo pamiętam ten element, ale mi się wydaje, że tak jest. Także i tutaj PiS to może zrobić sam, ale kiepsko to wygląda, nie? Więc dużo lepiej jest złożyć wniosek o samorozwiązanie Sejmu, mówić o takich rzeczach, no tylko wtedy potrzebna jest taka lepsza większość, w związku z tym musi zagłosować za tym również Platforma Obywatelska i to właśnie to zadeklarował Borys Budka, że tak, jak złożą, to my zagłosujemy. Bardzo ciekawe, prawda? Byłby to chyba jeden z niewielu
przypadków, gdzie Platforma Obywatelska i PiS głosowały ramię w ramię. Do tej pory tak było w przypadku ustawy zmieniającej ustawę o IPN-ie, czyli tą, która już pozwala z powrotem szkalować Polskę i Polaków w kontekście Holokaustu i wiele innych, i kilka innych tego typu rzeczy, ale to właśnie były tego typu rzeczy. Chyba właśnie tego typu, prawda? A tak to generalnie to oni się nie za bardzo lubią. Słuchajcie, a jakie są faktyczne powody? Oczywiście zarówno PiS, jak i Platforma ma swoje własne powody, żeby to zrobić, z czego oczywiście, niektóre się dublują. Pierwszy, co zyskuje PiS? PiS jest przede wszystkim dla PiS-u jest bardzo ważne, żeby wybory do Parlamentu Krajowego były przed wyborami do Europarlamentu. Tak, dlaczego? No bo wybory do Europarlamentu PiS z definicji przerypie. Dlaczego? Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że im spada poparcie realne bardzo mocno. Jeszcze też tutaj się pojawi wiele innych elementów, które będę mówił dalej, ale nawet bez tych elementów. Kochani, wybory do Europarlamentu są bardzo specyficzne. Jak się patrzy na frekwencje w poszczególnych miejscach, to są wybory dużych miast. Generalnie, nie wiem dlaczego się tak dzieje, bo to jest alogiczne, ale generalnie małe miasteczka i wieś ma serdecznie w życiu wybory parlamentarne, wybory europejskie. Co jest o tyle dziwne, że wieś jest chyba najbardziej zależnymi od Unii Europejskiej obszarami w Polsce. To zarówno jeśli chodzi o dopłaty, te bezpośrednie do rolnictwa, jak i wszelkie inne programy z Unii Europejskiej, mówiąc krótko, kasa, 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 jeszcze raz kasa, jak i przepisy utrudniające rolnikom życie. Bo to jest tak, że niestety, ale te pieniądze dla rolników, które pochodzą od nas, podatników, prawda, to za pośrednictwem Unii Europejskiej, są taką zapłatą za to, że Unia Europejska bardzo utrudnia tym rolnikom życie. Oni wprowadzają taką masę różnych przepisów, z czego część bardzo durnych, które utrudniają tym ludziom życie. Ale dostają forsę i mają siedzieć cicho. I teraz to od Europarlamentu również, nie tylko, ale również zależy od tego, ile dostaną tych pieniędzy, a zawsze lepiej dostać więcej niż mniej i jak bardzo będą im utrudniać życie, zawsze lepiej mieć mniej utrudniane życie niż bardziej, nie? No ale mimo wszystko wieś nie chodzi na eurowybory. Za cholerę nie rozumiem dlaczego. Chodzą duże miasta, które z Unii Europejskiej to tak mniej zyskują, ale chodzą. I teraz przypomnijcie sobie ostatnie wybory samorządowe. Okej, każde wybory są inne i nie wolno tego porównywać. Tak nam mówią w telewizji i tak nam mówią politycy. A ja wam mówię tyle. Nie będziesz mi, polityku, mówił, co mi wolno, a co mi nie wolno. I tak już jest kupa kodeksów, które mi zakazuje je robić, bić takich różnych rzeczy. I tak już mi mówisz, co mi wolno robić, a czego mi nie wolno robić. To przynajmniej mi nie będziesz mówił, co mi wolno myśleć. Jeszcze na razie nie masz takiej technologii. No. Kochani moi, oczywiście, że można porównywać do siebie różne typy wyborów, tylko trzeba umieć wiedzieć jak. I teraz tak, jak sobie zobaczycie na ostatnie wybory samorządowe, to zobaczycie, że PiS mówi, że wygrał, bo wziął większość mandatów, większą część, o to jest nie większość, tylko większą część mandatów do sejmików wojewódzkich, dlatego mówi, że wygrał. Jednakże, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że zobaczcie, że wziął ich mniej niż myślał, że weźmie. A druga rzecz, że wziął je dzięki głosom wsi i małych miasteczek, które w wyborach europarlamentarnych co robią? Zostają w domu i nie głosują. Czyli już raczej to nie... No właśnie, czyli zmniejszy się waga tych obszarów, które są za PiS-em bardziej. Natomiast gdzie PiS przerypał? No, na przykład w Łodzi, w Warszawie i w wielu innych dużych miastach, które generalnie mają do siebie coś takiego, że na eurowybory chodzą. Czyli nawet gdyby ludzie generalnie nie zmienili swoich preferencji wyborczych do czasu eurowyborów, to przy tych samych preferencjach wynik dla Prawa i Sprawiedliwości będzie dużo, dużo gorszy. A Prawo i Sprawiedliwość dołuje i to dołuje bardzo, bardzo mocno.
Także, kochani moi, przerypią wybory do Europarlamentu, to jest pewne. To jest tylko kwestia, jak bardzo przerypią. I czy da się jeszcze Polakom wmówić, że nie przerypali, czy się nie da. I tutaj chodzi o efekt propagandowy. Jeżeli przerypią te wybory do Europarlamentu w maju, już po wyborach parlamentarnych, no to co, no? No to przerypali i nie ma jakichś kolejnych nowych wyborów, więc nie ma efektu kuli śnieżnej, którą można toczyć. Bo następne to będą dopiero za rok, prezydenckie, a ten prezydent to się tak średnio PiS-owi już podoba i w ogóle. Więc po co się męczyć, prawda? No, ale jak będzie odwrotnie, jak w maju przerypią do Europarlamentu, a na jesieni będą do naszego parlamentu, to jest gwarancja, że cały czerwiec, maj, przepraszam, cały czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i w październiku, listopadzie, to już raczej w październiku będą te wybory, no to przez te pół roku cały czas będzie mówione, proszę bardzo, przegrali, oni są skończeni, wszystkie sondaże są zmanipulowane, tutaj jest jedyny prawdziwy sondaż przy urnie wyborczej, PiS już się kończy, PiS już się kończy. Co się wtedy dzieje? Wtedy się sępy uaktywniają i coraz bardziej dziobią. Takie będzie dziob w ten PiS. I rzeczywiście przez te puste pół roku tak go obdziobią, że będzie miał dużo gorszy wynik wyborczy do Parlamentu Krajowego na jesieni, niż by miał w marcu. Z samego tego. Ale jeszcze jedna kwestia. Donald Tusk. Myślicie, że dlaczego Donald Tusk jest tak mocno atakowany przez Prawo i Sprawiedliwość? Ze względu na katastrofę smoleńską? Trochę tak, bo jest to sprawa osobista dla Jarosława Kaczyńskiego, to jest oczywiste. Ale również dlatego, że jest to niesłychanie skuteczny. Ja nie mówię, że lubiany, ja nie mówię, że uczciwy, ale skuteczny polityk Platformy Obywatelskiej. Dopóki Donald Tusk był w Polsce, to jakoś to wszystko tak załatwiał, że był ten teflon, czyli wszystko z Platformy Obywatelskiej spływało, nie? Donald Tusk pojechał do Unii Europejskiej, zostawił panią Kopacz i wyszło, że się już jednak gówno przykleja. A potem został pan Schetyna i ten to już jest w ogóle mistrzuniem od robienia samemu sobie krzywdy. W związku z tym Platforma zaczęła bardzo mocno dołować, nie? No właśnie, ale jak wróci Donald Tusk, to jest duże prawdopodobieństwo, że Donald Tusk zamiesza. Albo stworzy swoją własną formację polityczną i to może być bardzo, bardzo ciekawy eksperyment, zwłaszcza jeśli uda mu się odciąć medialnie od błędów Platformy Obywatelskiej, wypaczeń Platformy Obywatelskiej i być takim Ryszardem Petru, tylko że nie zaliczającym porażkę i wpadkę słowną za wpadką słowną, tylko będącym jednocześnie legendą antypisowskiej opozycji, nie? No to właśnie takie rzeczy takie dość ciekawe, że się wydają, prawda? No właśnie. A tak nie zdąży wrócić. Dlaczego nie zdąży wrócić? No dlatego, że mu się tam kadencja specyficznie kończy i w marcu to on jeszcze będzie musiał siedzieć w Unii Europejskiej, nie zdąży wrócić, a na jesień zdąży wrócić. Także tyle. Kolejna kwestia to jest partia ojca Rydzyka. Partia ojca Rydzyka jest niesłychanie marginalizowana. Tam się mówi, że ona ma 1% poparcia. Gówno, prawda. Jeśli ojciec Rydzyk się rozkręci, będzie ją dobrze promował i będą jechać po bandzie, to oni są w stanie łyknąć tak 10-15%. Nie mówię, że mi się to podoba. Mówię po prostu, jak jest. A zwróćcie uwagę, że oni jadą po bandzie. Obejrzyjcie sobie mój vlog pod tytułem Kto naprawdę rządzi Polską. To jest vlog, na którym oglądam i komentuję wypowiedź do kamery założyciela tej partii, która formalnego założyciela tej partii zwanej partią ojca Rydzyka. On tam ciśnie, o Boże, jak on tam ciśnie. Tytuł tej jego wypowiedzi też jest taki Kto rządzi Polską. Znaczy tytuł napisany na YouTubie jest inny, ale to jest pytanie, które zadaje na początku wypowiedzi, kto rządzi Polską, a potem ciśnie po PiSie. I on bardzo mocno sugeruje, że rządzi są Stany Zjednoczone, Izrael, Niemcy, ale na pewno nie polscy politycy. No to jak ojciec Rydzyk, czy partia z poparciem ojca Rydzyka pójdzie do wyborów pod hasłem PiS to zdrajcy, nie oni rządzą, tylko się wysługują wszystkim dookoła, Panie! Będzie największy koszmar Jarosława Kaczyńskiego, czyli duża, realna siła polityczna na prawo od niego. Bo zobaczcie, jak Prawo i Sprawiedliwość gra.
Prawo i Sprawiedliwość łamie podstawowe obietnice wyborcze, ale takie, które są istotne dla prawicowego elektoratu, czyli niesprowadzanie migracji, przeciwdziałanie islamizacji, zakaz aborcji i kilka innych tego typu rzeczy. I Kaczyński sobie myśli tak. Kurde, a na kogo oni zagłosują? No, na kogo? Na kogo? Przecież myśmy im obiecali, że nie będzie migrantów muzułmańskich. No może trochę tam sprowadziliśmy, no. Może nawet paręset tysięcy. Ale przecież oni doskonale wiedzą, że jak Platforma przejmie władzę, to sprowadzi jeszcze więcej, nie? Więc będą na nas głosować, mimo że ich oszukaliśmy. To logiczne jest. Niech nam nie wmówi, że mamy dotrzymywać obietnic wyborczych. Musimy tylko pilnować, żeby na prawo od nas nic nie było. Jak ktoś się tam pojawi, to ci niezadowoleni prawicowcy będą mieli na kogo głosować. No właśnie, i w tym momencie im się robi realna siła na prawicy, na którą ci niezadowoleni prawicowcy będą mieli na kogo głosować. A przypominam, że nie chciałem urazić nikogo tymi swoimi parodiami. Mi to były po prostu parodie, to było coś komicznego, to miało być śmieszne, mam nadzieję, że było. Jeśli kogokolwiek tym uraziłem, to bardzo przepraszam. Chciałem po prostu urozmaicić vlog, to były tylko parodie. Tak, także tutaj w tym momencie ta partia Ojca Rydzyka się nie zdążył ukonstytuować, że się tak wyrażę. Tam były w ogóle jakieś błędy formalne przy składaniu wniosku do sądu, więc to w ogóle to jeszcze potrwają kwestie formalne. Potem trzeba jakieś tam, chociaż nawet gdyby się opierali na tych, to się chyba nazywa kluby Radia Maryja, Towarzystwa Przyjaciół, koła Radia Maryja, coś takiego. Nawet jakby się na tym opierali politycznie, to i tak tam trzeba trochę pojeździć, trochę roboty porobić. Zwłaszcza, że wiecie, no, bez urazy, ale babcio do odmawiania różańca to nie są najlepsze kandydaci, tak z definicji, no, do polityki. Jednak tutaj nie weźcie mnie za ultrakatola, który zawsze broni wierzących, ale mi się wydaje, że mimo czasem takiej agresji werbalnej babci od różańca, to są jednak dobre osoby, które tam, wiecie, Bóg, 10 przykazań, te klimaty, nie? No i jak oni na razie mają brać do polityki, która wydaje się być raczej bardziej domeną diabła niż Boga, nie? Tak mi się wydaje. No tak średnio się nadają. Kolejna rzecz to są inne ruchy odwołujące się do elektoratu buntu i elektoratu niezdecydowanego. Pamiętajcie, że czyli takie, nazwijmy to, świeckie wersje partii Ojca Rydzyka. No, zobaczycie, że trochę takich będzie. Elektorat buntu to jest ten elektorat, który, jakby to powiedzieć, łyknął PiS na fali. No, wiadomo, co to jest elektorat buntu, tak? I część tego elektoratu kompletnie nie wie, na kogo głosować, bo zagłosowali na PiS, ale PiS, kurde, tak trochę, kurde, oszukał. Zagłosowali na Nowoczesną, no ale Nowoczesnej już nie ma. Zagłosowali na Kukiza, no ale Kukiz został bardzo, bardzo skutecznie przez różne, często niecne posunięcia, obrzydzony ludziom. No i tak, nie ma na kogo głosować, nie? Właśnie, jeśli często powtarzasz, kurde, nie ma na kogo głosować, to jesteś albo elektoratem buntu, czyli wkurza cię to, co się dzieje w Polsce i wszystkie partie cię wkurzają, albo żadna z tych partii nie jest dla ciebie. Nie masz tego emocji negatywnych, ale nie ma, kurde, twojej reprezentacji, nie? No właśnie. No to przed wyborami na pewno powstanie sporo takich partii. A jak przyspieszą wybory, to nie zdążą. Kolejna rzecz to przekrywa afery. PiS ma bardzo dużo afer. A jeżeli zrobią przyspieszone wybory, to się będzie mówiło o przyspieszonych wyborach, a nie o tych aferach. Kolejna kwestia, że przykryje to falę protestów i może nawet, bo to już mówiłem w tym vlogu ostatnim, wczoraj, zobaczcie, już mieliśmy protesty policjantów, dostali praktycznie wszystko, co chcieli. Mieliśmy protesty pracowników sądów, dostali bardzo dużo. W tej chwili nauczyciele też idą na L4, też żądają podwyżek, bardzo dużych.
Jeżeli dostaną, to się społeczeństwo wkurzy i masowo pójdzie na protesty, bo też będą chcieli, bo oni zażądają bardzo dużych podwyżek. A jak nie dostaną nauczyciele podwyżek, to nauczyciele zrobią akcję strajkową. I kiedy zrobią tą akcję strajkową? Koło matur. Swoją drogą, jacy bezwzględni ludzie. A oni wprost mówią, że... Znaczy nie wprost, ale się mówią nie wprost, że to zrobią koło matur. Jakby to ładnie powiedzieć, ile jest maturzystów w tym roku? Będzie w 2019 300 tysięcy? No to można śmiało założyć, że maturzysta ma dwójkę rodziców, no to już jest 600 tysięcy ludzi wkurzonych, nie? Do tego jeszcze jakieś ciotki, wujkowie, krewni, parę milionów ludzi się wkurzy na PiS, że doprowadzi do takiej sytuacji, nie? No właśnie. Kolejna rzecz. Ochronią się przed spektakularnymi porażkami ze strony Unii Europejskiej. Zobaczcie, jaką okropną porażką medialną dla PiS-u było poradzenie sobie tak naprawdę z zabezpieczeniem stanu, jaki wydał Trybunał Unijny. Czyli, że mają przywrócić tych sędziów do czasu rozpatrzenia sprawy. I to już była bardzo poważna burza medialna w Polsce, że PiS się cofnął, bo to zrobił tak, jak kazał ten Europejski Trybunał, a on wydał tylko postanowienie o zabezpieczeniu. Jeszcze PiS nie przegrał. Tylko założono, że jest szansa, że przegra. W związku z tym wydano zabezpieczenie, żeby nie było tak, że jak PiS przegra, to już nie będzie do czego wracać. Nie? To jest taki trochę odpowiednik takiej sytuacji, jak na przykład procesujecie się z kimś o dom, to żeby ten ktoś, kto w tej chwili jest w posiadaniu tego domu, a wy uważacie, że niesłusznie i chcecie go wygrać w sądzie, to żeby nie mógł go sprzedać. No bo potem wygracie ten dom, a on go nie ma, to wam nie da, nie? A zobaczcie, że PiS będzie miał całą falę niedługo prawdopodobnych porażek w Unii Europejskiej. No właśnie. Kolejna rzecz. Wojciech Cejrowski nie zdąży dobrze rozkręcić akcji Stop Islamizacji Polski, między innymi dlatego, że w zimę mniej rzucają się w oczy te panie okutane od stóp do głów ze względów religijnych, nie? Bo w zimę jest trochę pań okutanych od stóp do głów ze względów klimatycznych, że się tak wyrażę. I one w związku z tym w masie tych ze względów klimatycznych, te panie ze względów religijno-politycznych się jakby tak gubią. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, to jest jedna z trzech najważniejszych obietnic, to nieprzyjmowanie migrantów do Polski, więc im bardziej to będzie uwypuklane, że PiS tutaj oszukał, tym bardziej PiS będzie za to w cztery litery dostawał. Kolejna rzecz, podwyżki i skutki podwyżek. PiS mówi, że nie będzie podwyżek cen prądu od 1 stycznia. W momencie, w którym prawnik, a duża część tych ludzi, którzy tam mówi, to są prawnicy. Pan Kaczyński jest prawnikiem. Ta minister, która się ciągle na ten temat wypowiada, ona też jest prawniczką. Jak prawnik wam mówi coś bardzo dokładnie, to znaczy, że należy go rozumieć bardzo dokładnie. Jeżeli wam prawnik mówi, nie będzie podwyżek cen prądu od 1 stycznia, to nie znaczy, że nie zwiększą wam cen prądu, tylko że nie zwiększą wam ich od 1 stycznia. Równie dobrze mogą zwiększyć je od 2 stycznia i ta obietnica jest prawdziwa. Także oczywiście nie wierzę w to, że zwiększą od 2 stycznia, natomiast wcześniej czy później zwiększyć muszą, bo koszty wytwarzania prądu bardzo mocno poszły w górę. Bardzo mocno. No i w związku z tym mogą jakiś czas przytrzymać te podwyżki, prawda? I do marca na pewno dadzą radę. Być może nawet do maja dadzą radę. Ale do jesieni? Nie, do jesieni nie dadzą rady. Oczywiście można to zrobić tak, że się obniża akcyzę, może VAT na prąd. Żaden problem, prawda? Tylko w tym momencie zacznie im brakować pieniędzy na rozdawnictwo. Pamiętajcie, że PiS to jest partia socjalistyczna. Oni dużą część swojego poparcia mają dzięki temu, że rozdają bardzo dużo pieniędzy różnym grupom społecznym. Te pieniądze skądś trzeba wziąć. No to jak obniżą sobie przychody, to skąd będą mieli na wydatki? Wyobrażacie sobie, co by było, jakby nagle powiedzieli, że nie będzie 500 plusa? No ja sobie wolę nie wyobrażać. I ostatnia rzecz. Każdy miesiąc mniej
to zminimalizowanie szansy, że uda się, znaczy zmaksymalizowanie szansy, że uda się wyciszyć, nie, przepraszam, każdy miesiąc więcej, to zmniejszenie szansy, że uda się wyciszyć któryś z incydentów z udziałem migrantów w Polsce. Dobra, powtórzę to innymi słowami. Mam gorączkę, pewnie dlatego tak trochę słabo mówię, ale postaram się to bardzo jasno wyrazić. Generalnie PiS nas prowadzał do Polski masę migrantów, w tym tych muzułmańskich, których tak bardzo mówił, że nie sprowadzi. Co jakiś czas są jakieś incydenty z udziałem tych migrantów. Jakoś koło wakacji był na przykład incydent, że migrant z kraju, w którym jest zupełnie inna kultura odnośnie gwałtu, był dostawcą żarcia i próbował zgwałcić klientkę. Miał pani przywieźć jedzenie i powiedzieć: proszę bardzo, tu jest jedzenie. Albo powiedzieć thank you, czy jakkolwiek tam mówił, ale zamiast za to próbował ją zgwałcić. No, nie udało się jej zgwałcić, bo była od niego silniejsza, chwała Bogu, ale tam do mieszkania wtarnął i takie rzeczy. Powinna być z tego afera na pół Polski, ale w wyniku działań medialnych, w wyniku działań bardzo sprawnie działających troli, którzy wyzywali wszystkich, którzy to podnosili i tak dalej, sprawę udało się wyciszyć. Podobnie jak sprawę żenująco niskiego wyroku dla jednego z ludzi, którzy brali udział w tym zabójstwie w Ełku, co tam w tym kebabie Polaka zabili, czy tam pod kebabem, i tam udawało się to tak bardzo fajnie zatuszować, że zrobili z tego chłopaka złodzieja, nie? Bo ukradł dwie butelki Pepsi, no to należało mu się. Więcej taką narrację udało się w społeczeństwie wzbudować i tak dalej. Tych incydentów jest sporo. I one wszystkie są mniej więcej w różny sposób wygaszane. Nieważne przez kogo, nieważne jak. Ja nie mówię, że przez PiS, ale są wygaszane. Najwcześniej czy później nie uda się wygasić. Wcześniej czy później będzie tak jak w Niemczech koło wakacji, nie? Że Niemcy generalnie mają masę tych incydentów i one są wygaszane, ale w końcu pojawił się taki incydent, że tam zaszlachtowali nożami jakiegoś Niemca na feście, czyli takim festynie, i się sprawa przelała czaura góry, czy Niemcy wyszli na ulicę. Najwcześniej czy później w Polsce też się zdarzy coś, co przeleje czarę góry, czyli Polacy wyjdą na ulicę. Im wcześniej będą wybory, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że coś takiego zdarzy się przed wyborami. Bo jak ludzie wyjdą na ulicę protestować przeciwko rządowi PiSu, to tej partii już nie ma. I trzeba robić rebranding. Tam nie wiem, tak jak kiedyś było PC, mówi się, że zakon PC jest cały czas w PiSie i tak dalej. To są korzyści PiSu. 10 korzyści, chyba dużo, wystarczająco dużo, żeby zrezygnować z tych diet poselskich na kilka miesięcy, nie? No właśnie. Bo rezygnujesz z diet poselskich na kilka miesięcy, ale za to masz dużo większe prawdopodobieństwo na reelekcję. Opłaca się. Platforma Obywatelska, co zyskuje? No, tak jak PiS ma partię Ojca Rydzyka, tak Platforma Obywatelska ma partię Biedronia. Pan Biedroń wydaje się być Ryszardem Petru 2.0, takim bardziej nowoczesnym, bardziej takim, wieszcie, już w ogóle takim całkiem nowoczesnym, taki Ryszard Petru LGBT. No. Jeszcze tej jego partii de facto nie ma, jeszcze nikt o niej nie słyszał, a już w sondażach mają 9% poparcia. Nie wierzycie? Obejrzyjcie sobie mainstreamowe stacje informacyjne spod znaku liter i cyfr i zobaczycie, że oni już tak, 9%, zobaczycie, co to będzie przed wyborami. Nagle pan Biedroń będzie wszędzie, już był wszędzie, słuchajcie, on był burmistrzem Słupska, z punktu widzenia polityki ogólnopolskiej burmistrzem dziury. Przepraszam, Słupszczan, nic do was nie mam. Ja nawet was bardzo lubię, wasze miasto kiedyś byłem i było fantastycznie. No ale ile Słupsk ma mieszkańców? 92 tysiące? Oficjalnie na Wikipedii tak podają? Wiecie, to w porównaniu na przykład do Krakowa, to dzielnica Krakowa typowa ma 90 tysięcy mieszkańców. Dzielnica Warszawy typowa ma kilkaset. I tutaj burmistrz małego miasteczka nagle jest wiecznie zapraszany do mainstreamowych mediów i mówi o polityce ogólnopolskiej. Świetnie. Czyli trochę to tak jakby, nie wiem, na przykład ekspert od budowy z klocków Lego wypowiadał się na temat budowy mostu. No czasem ma to sens, ale zwykle nie.
Także Biedroń bardzo zaszkodzi Platformie Obywatelskiej. Bardzo, 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 bardzo. Kolejna rzecz. Tusk wraca. Powiecie, Krzyśku, ale mówiłeś, że jak Tusk wróci, to jest niedobrze dla PiS-u. W związku z tym to jest, znaczy się, dobrze dla Platformy Obywatelskiej. No dla Platformy dobrze, ale źle dla Schetyny. A jest coś takiego jak dobro, że wiecie, jakby potrzeby korporacji nie zawsze są zgodne z potrzebami pracowników korporacji. To jest stara zasada, którą każdy, kto współpracuje z korporacjami, wie. I to wyjaśnia różne takie dziwne sytuacje, w których dajesz fantastyczną ofertę dla firmy, a ona jest odrzucona, bo się na przykład okazuje, że firma na tym super zarobi, ale jeden czy drugi menadżer, który decyduje, czy przyjąć ofertę, będzie musiał wykonać więcej pracy. Więcej pracy, za którą nikt mu nie podziękuje i nikt nie zapłaci. To co, on będzie za darmo robił? Nie, uwali ci projekt. No właśnie. I w partiach politycznych jest dokładnie tak samo. Słuchajcie, czy w interesie Nowoczesnej było, żeby pani Gasiuk-Pihowicz przeszła do nie wiem, POKO? Czy jak to się tam teraz nazywa? Wzięła jeszcze ze sobą kolegów i koleżanki, czyli zrobiła rozłam w partii Nowoczesna i pani Lubnauer miała straszne problemy z tego powodu i de facto rozwaliła tę partię. No nie, to nie jest korzystne dla Nowoczesnej. Ale jest korzystne, widać, dla pani Gasiuk-Pihowicz, więc to zrobiła. Tak samo tutaj. Powrót Tuska jest korzystny dla Platformy Obywatelskiej, ale jest śmiertelnie niebezpieczny dla pana Schetyny. Więc pan Schetyna, który teraz decyduje o dealach politycznych, zrobi wszystko, żeby Tusk nie zdążył wrócić do wyborów. Nawet zgodzi się je przyspieszyć. Kolejna rzecz. PiS nie zdąży odpalić programu Cela Plus. Gdyby PiS odpalił program Cela Plus, czyli spełnił część obietnic wyborczych, to Polacy bardzo mocno na nowo by uwierzyli w PiS. Bo przypomnijmy, program Cela Plus, czyli obietnica wsadzenia do pierdla czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, jest czymś, na co Polacy bardzo czekają. Polacy tego bardzo, bardzo chcą. Słuchajcie, to była jedna z trzech najważniejszych obietnic wyborczych PiS-u. Cela Plus, niesprowadzanie do Polski imigrantów ze szczególnym uwzględnieniem tych islamskich, i trzecie, niepodwyższanie podatków. Trzy najważniejsze obietnice wyborcze. Do tej pory można mówić, że żadna z nich nie została spełniona, bo prawie chyba żaden polityk, wysoko postawiony polityk Platformy Obywatelskiej, nie ma wyroku, a większość nie siedzi nawet w areszcie. Ale gdyby prokuratura pana Ziobry postawiła chociaż zarzuty, to by Polakom już wystarczyło. A tu jest mniej czasu. Kolejna rzecz. Przyspieszone wybory zrobią zasłonę dymną i pozwolą bardzo, bardzo w spokoju Platformie Obywatelskiej pożreć przystawkę pod tytułem Nowoczesna. Nikt się nie będzie o tym mówił, że to jest straszne, że zrobili deala z Platformą i zostali zjedzeni, tylko że będą mówić o przyspieszonych wyborach. Idealna zasłona dymna. I ostatnie, zmniejszenie prawdopodobieństwa walki politycznej migrantami. Walka polityczna migrantami jest, jakby to ładnie powiedzieć, każda formacja, zobaczcie, Polacy strasznie nie chcą sprowadzania do Polski islamskich migrantów. Strasznie nie chcą. PiS ich faktycznie sprowadza, a Platforma Obywatelska mówi, że trzeba ich sprowadzać. Taka swoista dziwna symbioza, nie? Jeżeli pojawi się realna siła polityczna, która się zdecyduje grać tym i powie to, co ja w tej chwili. Ludzie, czyście poszaleli? Nie chcecie tutaj islamskich migrantów? I naprawdę zagłosujecie albo na partię, która wam ich sprowadzi otwarcie, albo na partię, która od kilku lat wam ich sprowadza potajemnie? Czy byście na rozum się pozamieniali z głazem narzutowym albo kaczką? I partia, która będzie miała jaja to powiedzieć, wygra następne wybory. I każdy miesiąc sprawia, że któraś z partii może sobie wyrobić takie jaja.
Tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś miłego w komentarzu. Oglądajcie od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!